Dałby Bóg, żeby jedna z dusz przybywających w czyśćcu stanęła dziś na moim miejscu i opowiedziała sama męczarnie swoje. Napełniłaby to miejsce swoimi jękami. Może wtedy by zmiękczyła i do modlitwy pobudziła serca wasze. O jakże my cierpimy! Uwolnijcie nas, bracia i siostry, z tych męczarni. Tylko wy to możecie uskutecznić. O gdybyście czuli, co to za boleść być w rozłączeniu z Bogiem. Któż to wysłowi? Goreć w ogniu zapalonym sprawiedliwością Bożą. Ponosić bóle niesłychane. Być trawionym żalem, wiedząc, żeśmy mogli tego uniknąć. Módlmy się za wszystkich zmarłych, potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za zmarłych nagle, nieprzygotowanych na śmierć, ofiary wojen, katastrof, kataklizmów, wypadków. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. Modlitwa. Boże, kochamy Cię ponad wszystko i pragniemy z Tobą przebywać przez całą wieczność. Prosimy Cię, udziel nam łaski, miłości bliźniego, abyśmy gorliwie nieśli pomoc duszom przybywającym w czyśćcu. Prosimy Cię, miłosierny Boże, zmiłuj się nad nimi i ogarnij je swoim miłosierdziem. Spójrz na ich miłość, która dojrzewa w cierpieniu i pozwól im oglądać Twoje święte oblicze.